kochani, zapraszam Was na ten film, który lubię najbardziej, czyli Get Ready With Me. Włosy nieogarnięte, twarz nieogarnięta, ogarniamy się razem, słuchajcie. Dobra, zaczynamy od początku w takim razie, korektor pod oczy. Zaraz Wam jeszcze powiem, co wczoraj robiłam. Tylko nałożę coś na twarz. Podkład mi się kończy, o nie. Od razu mi lepiej po prostu. Troszkę pudru bronzera i różu w takim razie. W ogóle testuję nowe lampy. Mam nadzieję, że to będzie ok w kamerze wyglądać. Ale za oknem jest, słuchajcie, taki deszcz. Taka okropna pogoda. Zaczęło się, po prostu się zaczęło. Koszmar każdego vlogera. Nagrywanie jesienią i zimą. Brak dobrego światła dziennego. Nienawidzę po prostu tego. Bronzer. Naprawdę wygląda jakby mnie troszkę słońca opaliło. Szukam jeszcze różu. I zaraz może zrobimy sobie jakieś małe Q&A. W ogóle lubię robić takie luźne Get Ready With Me. W ogóle Get Ready With Me to jest mój ulubiony rodzaj filmów. I stwierdziłam, że lubię odpowiadać w międzyczasie na Wasze pytania. Moja siostra ostatnio to zrobiła i Wam się podobało. Ja też od niej ten pomysł trochę ściągnęłam. Ale moja siostra się nie obrazi. Czekajcie, wrzucę tylko info, żeby zadawać pytania. Może na Facebooku tym razem. Czyli mam jakieś selfie? Szukam selfie. No dobra, mamy selfie na Facebooku. Napisałam, kochani, robię małe Q&A z Facebooka do nowego odcinka. Zadawajcie to pytanie, ten post zniknie za godzinę. Wow. Także jeżeli mnie jeszcze nie śledzicie na moich social mediach, a linki zawsze macie na dole, to mnie śledźcie, bo takie rzeczy się czasem dzieją i widzicie, pojawia się post, macie szansę zadać pytanie, a później znika. Robię sobie szybko brwi pomadą w kolorze taupe. No i właśnie, wczoraj byłam, słuchajcie, na spotkaniu takim makijażowym, możecie sobie zobaczyć zdjęcia na moim Instagramie. Kilka marek kosmetycznych, takich wchodzących do Polski. Dostałam troszkę nowości do testowania do nowych filmów, to było bardzo, bardzo fajne, ale wiecie co, na takich spotkaniach to nie jest najważniejsze testowanie kosmetyków i nowości kosmetycznych, ale poznawanie nowych osób z naszej blogosfery. I wczoraj na przykład spotkałam się z Gonią Ronią, z różnymi blogerkami, też insta-blogerkami, bo teraz jest przecież wielki hype na... Nie trzeba być blogerem, nie trzeba pisać bloga, ale można ten profil prowadzić na Instagramie. I też można być influencerem i robić takie ciekawe rzeczy, jak na przykład ja robię tu na YouTubie. To też jest fajne, bo najczęściej ja znam osoby właśnie z YouTuba typowo, a poznałam kilka osób, które robią makijaże na przykład tylko na Instagramie. I to jest bardzo, bardzo fajne. Super, że jest właśnie taka platforma, gdzie już nie trzeba zakładać specjalnie bloga, żeby się wyrazić. Pokażę Wam fotkę z wczoraj. Kogo poznałam w końcu i się tak zajarałam, jak ją zobaczyłam. Ona chyba też. Zobaczcie, kogo wczoraj poznałam. Kitulca, jestem tak zajarana. I najpierw było to, że sobie nawzajem powiedziałyśmy, oglądam Twoje filmy, ja też oglądam Twoje filmy, znam Cię. Więc mega jestem zajarana, jeżeli nie znacie jej profilu, to idźcie, ale zrobi super makijaże. Co z nowości możecie tutaj zobaczyć na górze? Na pewno zauważycie, bo Wy zawsze zauważacie. Słuchajcie, przeszłam do Play, w końcu. Tak, przeszłam do Play, jak wiecie, miałam po prostu przeboje z moją poprzednią siecią. Przeszłam za Waszą namową do Play, bardzo, bardzo się cieszę, że mi się udało. Na szczęście umowa tamta mi się skończyła i po prostu mogłam podpisać nową właśnie w Playu. Bardzo się ucieszyłam, bo wiecie, że miałam różne przeboje z moją poprzednią siecią i miałam ciągle problemy z naprawą telefonu, z obsługą i tak dalej. Ale mam nadzieję, że w tym momencie się to skończyło i będzie już tylko lepiej. Także jestem w Play, tak jak polecaliście. Bardzo, bardzo się, jestem tym zajarana. O, właśnie wczoraj dostałam nową paletkę, więc będę ją teraz z Wami testować. Zobaczymy, czy jest fajna. Różane kolory. Słuchajcie, jeżeli chodzi o moją ofertę, ja byłam bardzo zdziwiona, że będziemy teraz tak mało płacić co miesiąc, bo w poprzedniej sieci płaciłam, nie przesadzając, 4 razy więcej. Teraz mamy taką rozszerzoną ofertę dla par, nazywa się Duety. I na pewno znacie z reklam z Pascalem. My też jesteśmy teraz w duetach. Zresztą duetem nie musicie być z członkiem rodziny, może to być koleżanka, może to być wasz chłopak, mąż. Nie musicie po prostu być po ślubie, żeby być w duecie. To jest fajne, bo wszystko przechodzi na jednej fakturze i po prostu wszystko jest podsumowane razem. Także ja się zdziwiłam właśnie kwotą. No i tym, że mam w końcu nielimitowany internet, bo powiem Wam, że pamiętacie, jakie miałam problemy z internetem. Szczególnie kiedy właśnie się pojawił InstaSnap, bo ja na Snapa nigdy nie nagrywałam, a na InstaSnapa tak. Kiedy się pojawił, no to po prostu zaczął mi się kończyć internet i miałam z tym mega problem. Ogarnąć musiałam wiecznie szukać Wi-Fi gdzieś tam na mieście i to był zawsze problem dla mnie. A wiecie, że dla mnie, no, w mojej pracy potrzebny jest internet, no jak inaczej. Także cieszę się, że teraz będę mieć w tej ofercie nielimitowane.
będziemy go testować na wszystkie sposoby. Także fajnie, że mogłam przejść oficjalnie. Dostałam, słuchajcie, upominek od marki Play. Zaraz wam wszystko tutaj pokażę, tylko dokończę makijaż, żebyście zobaczyli, co to jest. I przy okazji dostałam też bardzo fajne rzeczy do rozdania dla was, także poczekajcie do końca tego filmu, zrobimy sobie od razu też rozdanie. Ja najpierw znajdę jakiś lighter. Także mega się cieszę, jestem naprawdę bardzo zadowolona, jakoś tak mi kamień spadł z serca. Wierzę, że teraz będzie już tylko lepiej. Dobra, robię sobie kreseczkę i nie gadam, bo zawsze mnie to stresuje i zawsze mi wychodzi krzywo. Okej, udało się. Uff. I robię drugą kreskę poza kamerą i jeszcze rzęsy i już do was wracam. Okej, mam już rzęsy, od razu czuję się lepiej. Teraz jeszcze szybko wytuszuję je. Jakoś rezygnuję na razie z przedłużania, chociaż mi się strasznie to podoba, to wiecie, mam sporo. Mam po prostu codziennie ochotę na inne rzęsy, poza tym lubię trzeć swoje oczy. Wiem, że nie powinno się tego robić, ale na razie rezygnuję z doczepianych. I jeszcze tylko usta, też mam nową pomadkę z ST w kolorze Pretty Shocking 230. Fajne takie opakowanie. Ale fajny kolor. No dobra, kochani, w takim razie teraz zrobimy sobie razem włosy. Zastanawiam się, co zrobić z nimi. Pokażę wam mój szybki sposób na zakręcenie włosów. Zresztą wam już kiedyś na moim drugim kanale pokazywałam. I zaraz odpowiemy sobie właśnie na pytania. Najpierw robię sobie kucyk z przodu, tutaj na czubku dosłownie. Ci, którzy oglądają niedługo, na pewno tę metodę znają. I teraz będę sobie kręcić to, a w międzyczasie poodpowiadam sobie na wasze pytania, które sobie tu odpalę. Lubię takie get ready with me, właśnie takie naturalne, gadane, super to jest, naprawdę. Dobra, ja z was nie mogę, słuchajcie. Mówię, że zadajcie jakieś pytania, to jest 160 pytań. Czy wyobrażasz sobie taką sytuację, że nagle YouTube znika i twój kanał wraz z twoimi fanami również, a ty wracasz do normalnego życia? Czy jest to dla ciebie nie do pomyślenia? Jak ułożyłabyś swoje życie? Wyobrażam sobie taką sytuację i myślę, że kiedyś to w końcu nastąpi, ponieważ wszyscy będziemy zmęczeni i YouTube'em i wszyscy będziecie zmęczeni już mną, także na pewno to kiedyś nastąpi. Wyobrażam sobie, nie wiem, co będę wtedy robiła, myślę, że będę prowadzić własną działalność. Wiem, że bardzo wybiórczo pokazujesz swoje życie codzienne, na przykład we vlogach, do czego oczywiście masz prawo, jednak nie przeraża cię czasem, że twoi widzowie chcą wiedzieć więcej i więcej i czasem wręcz przekraczają granice wyczucia. Jak dajesz sobie radę z wchodzeniem w wasze życie? Przeraża mnie to i dlatego nie pokazujemy we vlogach wszystkiego, pokazujemy je bardzo wybiórczo nasze życie. Na początku pokazywaliśmy naprawdę wiele, teraz jednak mamy do tego większy dystans i jakby zanim coś pokażemy, to przemyślimy. Co myślisz o youtuberkach, które wyszły poza kanał i są ekspertkami w programach śniadaniowych czy w gazetach? Wiecie co? Nie każdy robi to, na co ma ochotę. Ja nie przepadam za programami śniadaniowymi i już przestałam do nich chodzić, bo nie lubię za bardzo telewizji. Ale nie mam nic przeciwko i uważam, że youtuberka, która się maluje, jest czasem lepszą ekspertką niż makijażystka z telewizji. Także mogę to śmiało powiedzieć. Udzielają się gdzieś tam w mediach tradycyjnych czy w gazetach. Nie przeszkadza mi to i uważam, że nie wiem, dlaczego się widzowie tego czepiają. Uczysz się holenderskiego. Czy to dlatego, że planujecie z Darkiem wyjechać z Polski na jakiś czas, czy po prostu ze względu na to, że mieszkał tam Darek i z pewnością będziecie odwiedzać tamtejsze strony częściej? Czy chcesz po prostu poszerzać swoje horyzonty językowe? I kochani, uczę się ze wszystkich tych powodów. Być może kiedyś wyjedziemy do Holandii na stałe. Na razie tego nie planujemy. Ale uczę się właśnie po to, żeby dogadywać się z teściami, którzy mówią po holendersku. Zresztą język jest bardzo fajny, ja go sporo rozumiem z tego języka, ale nie umiem za dużo powiedzieć, dlatego poszłam na holenderski. Niderlandzki, nie mówi się holenderski, tylko niderlandzki. Czy nie myślisz, że masz za dużo kosmetyków, a później okazuje się, że wcale ich nie używałaś, albo bardzo sporadycznie? Uważam, że mam za dużo kosmetyków, natomiast ja je używam do filmów. U mnie to nie jest tak, że ja mam te kosmetyki po to, żeby mazać się nimi codziennie. To jest tak, że ja naprawdę je używam do filmów, robię różne testy i później je po prostu rozdaję moim przyjaciółkom. Także mam za dużo kosmetyków, ale ja nie jestem zwykłą dziewczyną, która po prostu robi sobie makijaż. Pamiętajcie o tym, że ja tu nagrywam dla was makijaże, nagrywam dla was różne filmy i po to tu jestem, żeby robić dla was testy. Także dlatego mam tak dużo kosmetyków. Wiem, że mam dużo kosmetyków i wszystkie wizażystki lub właśnie youtuberki mają dużo kosmetyków. Jaka byłaś jako mała dziewczynka? Sprawiała kłopoty, czy byłaś grzecznym dzieckiem? Czego brakuje ci najbardziej z dzieciństwa? Powiem od tyłu. Najbardziej mi brakuje tego, że jako dziecko, że dziecko żyje beztrosko, nie ma żadnych zmartwień, nie ma oprócz tego w co się bawić, nie musi się martwić niczym, bo wszystko robią rodzice za dziecko. A jako dziecko, jaka byłam bardzo grzeczna, jestem bardzo dobrze wychowana. I rodzice trzymali mnie dosyć krótko, o wiele krócej niż moją siostrę. Także byłam bardzo grzecznym dzieckiem i chyba wszyscy mnie lubili dorośli. Czy kiedykolwiek pomyślałaś, ile pieniędzy wydałaś na kosmetyki i uśmieszki? Nie zastanawiam się nad tym i nie chcę o tym myśleć, ale traktuję to tak, ponieważ jest to też moja praca. Że gdybym była w innej pracy, to wydałabym na coś innego, na jakiś sprzęt albo na jakieś rzeczy potrzebne do wykonywania pracy.
więc nie rozliczam tego w ten sposób. Dlaczego się przeprowadziłaś? Czy masz zamiar zrobić jakieś filmiki story time? Będę robić story time, moje car vlogi, jeżeli przeprowadziłam się dlatego, że nasze mieszkanie było zdecydowanie za małe dla nas dwójki. Czy w nowym mieszkaniu znajdzie się miejsce dla dziecka? Oczywiście, że tak. Mieszkanie jest na tyle duże, że znajdzie się miejsce dla dziecka. Jak już będzie, to będzie. Mówiłam wam wielokrotnie. Patrzcie, jakie piękne loki mi wyszły. Widzicie, włosy się kręcą tak jakby troszeczkę od połowy, ale mi to nie przeszkadza. Fajnie to wygląda. I ostatnie pytanie. Sama tworzysz filmy, czy ktoś ci pomaga? Czy tworzenie filmów sprawia ci radość, czy robisz to pod presją widzów lub rutynowo? Kochani, ja sama robię moje filmy, sama je edytuję, sama je nagrywam. Czasami proszę Darka o pomoc, jak, nie wiem, no rzadko proszę Darka o pomoc, ale jak na przykład, o, Darek mi robi ładne przebitki do filmów, jak trzeba coś z bliska pokazać. Sorry, ale ty mi włoski włosów przecież. Także sama wszystko robię, zawsze tak było. Oczywiście mamy biuro i czasem proszę o pomoc, nie wiem, w ustawieniu lamp czy coś takiego, jak jestem w biurze, szczególnie, bo ja tam nie umiem tego zrobić. W domu zupełnie co innego, ale wszystko robię sama, sama składam, sama wymyślam pomysły na filmy, nikt mi w tym absolutnie nie pomaga, także ja to robię. Nie robię tego pod presją, ale sama sobie narzucam presję. To nie jest tak, że ktoś mi każe robić filmy, sama sobie narzucam tą presję. I jak nie dodam codziennie filmu, to czuję się z tym źle, czuję, że nie popracowałam. Wiele razy wam mówiłam, że w ten sposób działam, że robienie filmów nie jest dla mnie tylko pracą, jest to czysta przyjemność. Uwielbiam dla was nagrywać testy sama, uwielbiam testować różne rzeczy, uwielbiam się z wami dzielić różnymi nowościami i pomysłami. Lubię po prostu wyżywać się kreatywnie tu na YouTubie i myślę, że mi całkiem nieźle wychodzi. Także to było ostatnie pytanie. Dziękuję za wszystkie. Ja już kasuję post, to był taki właśnie jednorazowy post. I teraz mogę wam w końcu pokazać, co jest w paczce, a nie chciałam wam tego pokazywać, wiecie, wcześniej, bo nie miałam ogarniętej twarzy. Odsunę sobie tutaj te wszystkie kosmetyki. Dostaliśmy dwie takie fajne paczki powitalne od Playa. Oczywiście oni też ucieszyli się na wiadomość, że chcemy przejść do Playa z naszej sieci i przysłali nam takie fajne upominki i mam też upominki i taki mały konkurs dla was. Także było mi bardzo miło ogłosić wam, że zmieniam sieć. Dla mnie to jest duże wydarzenie mimo wszystko, bo wiecie, ile miałam nerwów. Słuchajcie, sama jeszcze nie zaglądałam do tej paczki, więc teraz będziemy otwierać ją razem. Pierwsza rzecz to są okulary Play. Na pewno je znacie, już kilku youtuberów je pokazywało. Zobaczymy, czy są twarzowe. Myślę, że całkiem fajne. Podobają mi się. Lubię białe okulary. A nie wszystkie na mnie pasują. Dalej mam tu, kochani, czarne okulary z fioletowym. Podobne pewnie. O. Też fajne, też mi pasują. Spoko, mam tu etui na okulary. Mam tu torebkę na zakupy. Tak? Ciekawego. Dostałam plecak, taki worek. Płaszcz przeciwdeszczowy. Słuchajcie, zabieram to do swojej torby. Ostatnio, wiecie, w jakim chodzę. Kupiłam w Legolandzie mój ten żółty i wygląda w nim jak ludzik Lego, także przyda mi się coś bardziej stosownego. Ostatnio na lekcję tak poszłam. Skarpety. Zobaczcie, jakie super skarpety Play. Mam tu też smyczkę. Patrzcie, ile cukierków. Chusteczki przydadzą mi się do makijażu, demakijażu. Tutaj zostawiam je w moim pokoju. Kochani, także to była moja paczka od Playa. Dziękuję, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to Get Ready wam się podobało. Jakieś takie szybkie moje ogarnięcie się tutaj z wami. I że takie szybkie Q&A wam się podobało. Mam teraz dla was bardzo fajne rozdanie. Tutaj czytam, bo mam wszystko napisane, co jest do wygrania, a nie chcę się pomylić. Słuchawki Marshall Monitor Black. I mam też 20 prepaidów 2-gigowych dla klientów Play. I dotyczy to tylko oferty na kartę. Także mam tutaj całkiem sporo fajnych nagród dla was do rozdania. Jeżeli chcecie wziąć udział w tym rozdaniu, to pytanie jest bardzo proste, musicie tylko udzielić dosyć kreatywnej odpowiedzi, żebym wybrała właśnie was. A ponieważ w Play mam ofertę duety, to napiszcie mi na dole, dlaczego w duecie jest lepiej niż osobno. Proste pytanie, udzielcie kreatywnej odpowiedzi, za tydzień wybiorę zwycięzców i będą tutaj ogłoszeni pod tym filmem, zresztą macie tutaj też pod filmem cały regulamin, jeżeli chcecie do niego wrócić i wszystko dokładnie doczytać. Także mam nadzieję, że moje Get Ready wam się podobało. Jeżeli lubicie takie gadane filmy, zostawcie mi kciuka do góry. No i my widzimy się już w kolejnym filmie. Pa, pa!